zaprezentujemy Wam ćwiczenie, którym będzie wyciskanie sztangi z zakarku. Jest to ćwiczenie, które zaangażuje do pracy mięśnie naramienne, a szczególnie ich boczną i tylną część. Również podczas tego ćwiczenia będą pracowały tricepsy. Przejdźmy do wykonania ćwiczenia. Chwytamy sztangę nachwytem, szerokim chwytem. Podchodzimy pod nią, kładąc ją na karku. Zdejmujemy z uchwytów. Stopy w lekkim rozstawieniu całe przy podłożu. Stawy kolanowe lekko ugięte. I rozpoczynamy dynamiczny ruch koncentryczny, czyli wypchnięcie sztangi nad głowę. Ruch koncentryczny jest dynamiczny i w czasie jego trwania wykonujemy wydech. Następnie wykonujemy powolną fazę ekscentryczną, opuszczając sztangę do karku. Ta faza jest powolna i w czasie jej trwania wykonujemy wdech. Podstawowymi błędami, które są wykonywane podczas tego ćwiczenia, to wykonywanie przeprostu w stawach łokciowych w końcowej fazie ruchu koncentrycznego. Kolejnym błędem jest zbyt dynamiczne rozciąganie mięśni oraz wykonywanie niepełnych powtórzeń. Jeszcze raz przejdźmy do prawidłowego wykonania ćwiczenia. Jest to bardzo dobre ćwiczenie, które może stanowić alternatywę dla klasycznego wyciskania sztangi sprzed klatki piersiowej.